Dzisiejsze pytanie dnia brzmi: jaki jest wasz ulubiony film? Jestem ciekawy waszych odpowiedzi. Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do trzeciej i ostatniej części aktualnie tej kariery, czyli od Juventusu aktualnie przez Porto i zobaczymy, gdzie popcha nas przyszłość. Oczywiście jak podoba ci się ten materiał, zasubskrybuj ten kanał oraz zostaw łapkę w górę i napisz komentarz, będę ci naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny. I oczywiście wbij na Discordze, bo tworzymy naprawdę niesamowitą społeczność, zwłaszcza jak chcesz grać w jakieś symulowane ligi, to tam naprawdę się świetnie odnajdziesz. Aktualnie zakupiliśmy Wojtka Szczęsnego, który no już ma 40 lat, będzie naszym weteranem, przyjdzie do byłego trenera. Wydaje mi się, że dosyć realistycznie prawego obrońcę zakupiliśmy i drugiego prawego obrońcę. Dlaczego? Z tego powodu, że chcemy grać w formacją 4-2-3-1, można powiedzieć, tylko bez takich ofensywnych skrzydeł, tylko takich zrównoważonych. Zobaczymy, jak to wyjdzie. A przez to, że graliśmy na trzech obrońców, no to potrzebujemy jednak wzmocnić bardzo te boki oraz środek obrony. I tutaj troszkę mnie zdziwiło z tego powodu, że zakupiłem środkowego obrońcę mającego 78 overalla, więc całkiem dobrze. A zarząd powiedział: nieudolne negocjacje. I szczerze mówiąc, nie byłem przekonany dlaczego. Oczywiście oddałem swojego napastnika i wydałem 14 milionów za niego, ale jednak jego wartość była powyżej 40, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry deal. Aktualnie w połowie sezonu zajmujemy pierwsze miejsce w lidze oraz wyszliśmy z grupy E z drugiego miejsca, pokonując RB Lipsk, co jest bardzo ważne, bo pałem się, że niestety, ale gdzieś tam może nam zabraknąć tej jakości w środku pola, żebyśmy pokonali Lipsk. Na szczęście tak wyszło, że to my przeszliśmy dalej do Ligi Mistrzów i tutaj Ribeiro 9 bramek, więc naprawdę dobrze zaczynamy tą karierę, można powiedzieć, aktualnie w 7 sezonie, więc naprawdę to już dużo czasu i widać, jak ta kadra się pozmieniała, jak ten świat piłki nożnej się pozmieniał. I tutaj na zakończenie tego sezonu udaje nam się obronić mistrzostwo. 79 punktów, więc naprawdę dużo. 21 zwycięstw, 10 remisów, 3 porażki. Mogło być lepiej, ale naprawdę wydaje mi się, że to jest całkiem dobry, udany sezon w naszym wykonaniu. Inter nas pokonał 3-1 w lidze mistrzów. Szkoda, bo miałem nadzieję, że zrobimy małą sensację. No i tutaj jeszcze zagramy finał Pucharu Portugalii. No i w tym momencie to może być mój ostatni mecz w Porto. Z tego powodu, że zdecydowałem się zrobić sobie albo roczną przerwę, albo właśnie poszukać nowego klubu. Zobaczymy, czy uda mi się znaleźć coś konkretnego. Chciałbym pracować znowu w top 5 lig i mam nadzieję, że uda mi się znaleźć taką propozycję. Kozłowski, świetny sezon. 12 bramek, 13 asyst. W wieku 26 lat ma 83 overalla. Naprawdę dobrze to wygląda. No i miejmy nadzieję, że zdobędziemy to trofeum, żeby mieć podwójną koronę. Oczywiście może być bardzo trudno z tego powodu, że Benfica to jest bardzo dobrze ułożony klub, ale wydaje mi się, że spokojnie swoją jakością, zwłaszcza na skrzydeł, możemy pokonać. Zobaczymy, jak to będzie. Oczywiście wychodzimy z pełną motywacją. No i miejmy nadzieję, że ten klub po prostu zrobi to, co powinien. Aktualnie nie jest dobrze z tego powodu, że przegrywamy 1-0. Kolejna strata piłki i tylko dwie akcje miałem w tym spotkaniu. No i tu możecie zauważyć, że rzut wolny, ale niestety Pedro de la Vega uderzał w mur i tak kończy się to spotkanie. Chyba pierwszy puchar, który przegrałem na atakach i to właśnie jest to fajne zaskoczenie, że tutaj mogę przegrać. Nawet jak mam dobry sezon, to jednak mogę przegrać i to jest bardzo fajne. No i tego będziemy się trzymać, co nie? Żeby właśnie tak to wszystko się toczyło. No i tu możecie zauważyć kolejny sezon w naszym wykonaniu. Stwierdziłem, ok, zostanę tu jeszcze sezon. Czemu by nie? Może coś będzie fajnego. No ale przede wszystkim przez to, że miałem bardzo słabą ocenę na start, bo miałem 41, no to musiałem zrobić zadania zarządu, żeby po prostu mnie bardziej polubił. Miałem ściągnąć trzech piłkarzy, którzy mają poniżej 20 roku życia oraz wyższy potencjał. Z tego powodu, że za bardzo nie szukałem w kadrach juniorskich, no to potrzebowałem poszukać w wolnym rynku właśnie takich zawodników, tylko z Portugalii, bo jednak nie chciałem brać tych najlepszych, żeby ta kariera za szybko się nie znudziła. Choć to już jest końcówka, ale jednak branie bramkarza, który ma 89 na przykład overalla w wieku 20 lat, zależy do jakiej kariery, tutaj tak nie chciałem. Tu możecie zauważyć, że jednak staram się cały czas wzmacniać defensywę, bo potrzebowałem kluczowego zawodnika właśnie na środku obrony, dlatego Van de Ven do nas przychodzi. Nie wiem, kto to jest kompletnie, w świecie futbolu kompletnie go aktualnie nie kojarzę. Tutaj zauważyłem, że gra w Borussii Dortmund, nie mieści się w pierwszym składzie z pierwszym rotacyjnym, dlatego przychodzi do nas, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak aktualnie możecie zauważyć, w połowie sezonu zajmujemy pierwsze miejsce.
miejsce i to Victoria nas goni, a nie Sporting czy Benfica. To jest bardzo duże zaskoczenie. W Lidze Mistrzów także udało mi się aktualnie zdobyć pierwsze miejsce, więc to jest fajne, że będziemy jednak grać z kimś słabszym. Może zrobimy jakąś sensację, może jakąś niespodziankę. Ribeiro 15 bramek, Pedro de la Vega 13, no i Kozłowski 11. Więc naprawdę dobrze to wygląda i miejmy nadzieję, że ta forma będzie przytrzymana do końca sezonu, żebyśmy zdobyli kolejny raz mistrzostwo. To jest nasz cel, to jest nasz obowiązek. No i tak się wydarzyło, 87 punktów, więc naprawdę bardzo dużo przewaga nad Sportingiem, a tu możecie zauważyć, że sensacyjnie, ale Wiktoria, która długo z nami walczyła o mistrzostwo, jednak w pewnym momencie odpadła z tego wszystkiego, a tutaj Porto znowu przegrało Puchar Portugalii, z tym razem Sporting Monza, który jest zdecydowanie słabszy i to było dosyć duże zaskoczenie, że akurat z nimi odpadliśmy. A jest Monaco nas wyeliminowało w Pucharze Ligi Mistrzów 3-2 w dwumeczu i szczerze mówiąc byłem rozczarowany, że niestety, ale ta kadra nie idzie tak bardzo rozwojowo, choć kupuje dosyć młodych, utalentowanych zawodników, żebyśmy dali radę tak rozwinąć ten klub, żeby powalczył o Ligę Mistrzów. A szczerze mówiąc, znowu mi się śni ta Liga Mistrzów po nocach. Tylko raz udało mi się ją wygrać w tej trzyseryjnej karierze z Juventusem na samym początku i teraz naprawdę bardzo bym chciał jeszcze raz to zrobić, a niestety z Porto mi będzie bardzo ciężko, dlatego znowu poszukam jakiegoś konkretnego kierunku rozwoju mojej kariery. Gdzie przejść? Co zrobić? Oczywiście, to za chwilę zobaczycie. Jak to wszystko rozwinąć, żeby jednak ta kariera poszła do przodu, żebyśmy mieli jakiekolwiek szansę osiągnąć sukces. I tak, Real Madrid się po mnie zgłosił. Real Madrid zobaczył drugiego Mourinho w Łukaszu Achitowskim. Jestem ciekawy, jak ta kariera pójdzie do przodu, bo to będzie naprawdę ciężki kierunek i to jest koniec mojej kariery, można tak powiedzieć. To jest ostatni klub, jak Ancelotti, że ten klub będzie moim ostatnim. Mamy bardzo krótką ławkę rezerwowych, mamy bardzo starą kadrę, więc tu będą ciężkie dwa sezony. Wyjątkowo zrobię 4 tutaj, bo jednak warto chyba, nie? Też musicie powiedzieć, że chcielibyście kiedyś popracować w Realu Madryt czy właśnie w Barcelonie. To są dwa kluby, które jednak są zapisane w waszej historii i każdy by chciał przejąć choć na chwilę taki zespół, udowodnić swoją wartość. No ale my tutaj musimy kupować zawodników raczej new genów, z tego powodu, że już takich normalnych piłkarzy ciężko znaleźć. Oczywiście mamy Van Bissaka na przykład w składzie, ale to jest Van Bissaka, to nie jest zawodnik, który będzie gdzieś dla nas aż tak ważnym elementem gry. Raczej też bym chciał go gdzieś oddać. Tu możecie zauważyć bardzo duży zakup z Ligi Francuskiej chyba. Zaraz zobaczymy, tak mi się wydaje, że właśnie ten zawodnik był z Ligi Francuskiej. No i tutaj oczywiście będzie rywalizować z Diogo Jotą na przykład, którego też będę chciał oddać, bo mam 34 lata. Oczywiście zakupiłem 31-latka, ale to jest jednak 3 lata młodszy zawodnik, więc spokojnie pociągnie. No i tutaj na przykład Jimenez do nas przychodzi, też 23-letni, więc zdecydowanie młodszy obrońca właśnie na lewą stronę, co będzie bardzo fajnym elementem tego wszystkiego. No i tutaj Vinicius może przybić właśnie Żuwika, bo przychodzi kolejna gwiazda, tym razem bramkarz Walencji, 85 overalla na start, w wieku 20 chyba lat, więc naprawdę chłop może osiągnąć wiele. No i takiego bramkarza potrzebowałem, bo miałem już 39-niego Courtois. 39 lat, cały czas był w tym klubie, coś niesamowitego. No ale przebudowa, ale od nas są wymagania dosyć duże, tak? Mamy zdobyć mistrza, mamy powalczyć o Ligę Mistrzów. No jednak, to jest Real Madryt. Może być przebudowa, ale ta przebudowa ma być jakościowa. Cały czas osiągać sukcesy. Oczywiście, pewnie dostaniemy nawet jeden sezon taki przejściowy, ale jednak mamy walczyć o cokolwiek. Aktualnie trzecie miejsce w lidze. Oczywiście wyszliśmy z Ligi Mistrzów, ale nie wszystko idzie takim torem, jak chcieliśmy. Gramy formacją 4-3-3, dosyć wąsko z defensywnym pomocnikiem. Nie gramy na skrzydłowych, tylko właśnie na tych takich fałszywych napastników, można powiedzieć. No i Rodrigo z Viniciusem naprawdę dobrze aktualnie to ogarniają w ataku. No i na szczęście po 38 kolejce zrobiliśmy to, zdobyliśmy mistrzostwo. Z tego się bardzo cieszę, mając 84 punkty, tyle co Barcelona i Atletico Madryt, ale okazało się, że byliśmy z tych drużyn najlepsi, więc naprawdę bardzo wyrównany sezon w Hiszpanii, naprawdę wielki sezon, bo to naprawdę historyczne, że trzy kluby mają tyle samo punktów, a my jeszcze dotarliśmy do finału Ligi Mistrzów. W 2032 roku zobaczymy Manchester United kontra Real Madrid, dwie historyczne drużyny, które wreszcie zagrają o to największe chyba w Europie trofeum aktualnie. Jak możecie zauważyć, naprawdę będzie bardzo ciężko. Świetny sezon Rodrigo, który nas ciągnie, Vinicius także, ale oni mają 31 lat, więc naprawdę już są w momencie, gdzie ta kariera może powoli, niestety, ale spadać w dół. A czy my dostaniemy odpowiednie pieniądze, żeby wzmocnić to wszystko w ostatnim sezonie? Może być bardzo ciężko. 12 występów, 11 bramek, fenomenalny sezon Rodrigo w Lidze Mistrzów. Cóż za to może być sensacja, gdy Rodrigo okaże się naszym najlepszym zawodnikiem właśnie
właśnie w edycji Ligi Mistrzów. Wychodzimy z nastawieniem, że musimy to zwyciężyć. Donovan de Beek jeszcze tu gra, to jest bardzo ciekawe, że akurat ten zawodnik cały czas gra w Manchester United. Szczerze mówiąc, dla mnie to sensacja, ale miejmy nadzieję, że sensacyjnie nie skończy się dla nas i to my podniesiemy to trofeum. Mamy na to papiery. Jesteśmy w finale z Manchesterem, więc jesteśmy dwoma najlepszymi klubami aktualnie na świecie. Bo kto wygrywa Ligę Mistrzów jest po prostu najlepszy w danym sezonie. No i tutaj niestety przegrywamy z tym United 1-0 i fatalne moje podanie. I niestety Vinicius nie dał rady zdobyć bramki. Tutaj kolejna strata, ale na szczęście Bruno Guimarães odbiera piłkę. Rodrigo podaje, ale niestety bramkarz broni, ale jeszcze jest Vinicius, który umieszcza piłkę w bramce. Jest 1-1 w 54 minucie, więc bardzo dobrze to się układa aktualnie na start dla nas. No i miejmy nadzieję, że to wszystko będzie trwało jak najdłużej. No i tutaj Manchester United w 88 minucie dalej wygrywa z nami 2-1 tym razem. No i to jest ostatnia akcja praktycznie, która może zakończyć to spotkanie. Poprzeczka, ależ dramat. Jeszcze Bruno, jeszcze Kanset, jeszcze Rodrigo dopada. Podaje do Jimeneza. Jimenez w polu karnym, proszę Państwa. Bruno Guimarães daje nam remis w tym spotkaniu. Cóż za fenomenalna końcówka. Możemy się cieszyć, bo to było coś genialnego. No i dogrywka 92 minuta. Rodrigo już jest w polu karnym. Kiwnął obrońcę Manchesteru. Podaje do Canseta i Canset niestety, ale zostaje zatrzymany. No i 113 minuta. No i Vinicius, ale Bilou bardzo dobrze to bronił. No i rzuty karne. Pierwszy wykonany perfekcyjnie przez Manchester United. Drugi przez nas. Także Rodrigo fenomenalnie po widłach właśnie w prawy róg. No i tutaj bez szans nasz bramkarz też bardzo perfekcyjne uderzenie. No i kolejne uderzenie także po widłach w prawy górny róg. Trzymamy się tej strony. No i tutaj fenomenalna obrona naszego bramkarza. Jest ten moment, gdzie mamy tą przewagę jednej bramki. Miejmy nadzieję, że utrzymamy się to do końca. No i Vinicius uderza. No i mamy tą kolejną bramkę. No i tutaj Elanga. No i na szczęście bramkarz broni, więc jest w tym momencie dobra sytuacja, ale nasz kapitan niestety przestrzelił. No i tutaj Van den Beek strzela bramkę jako kapitan Manchester United. Ostatni karny. No i podchodzi Jimenez, strzela bramkę. No i tak jest. Mamy Ligę Mistrzów. Możemy się cieszyć. Mamy to trofeum w tym sezonie, więc w naszym pierwszym sezonie w Realu Madryt mamy podwójną koronę, bo wygraliśmy i mistrzostwo oraz Ligę Mistrzów. Kibice nas mogą pokochać, że choć mamy sezon ciężki, bo jest to sezon przebudowy, to jednak udaje nam się podnieść to trofeum. Coś niesamowitego i miejmy nadzieję, że już do końca będziemy tak świetnie prowadzić ten Real Madryt. Strasznie mi zależało przez całą tą karierę, żeby tu trafić. Nie wiem dlaczego, ale chciałem strasznie poprowadzić Real Madryt w późniejszych czasach, bo wiem, że ten mecz, że na przykład w pewnym momencie Real Madryt nawet był w Lidze Europy chyba 2 sezony temu. W tym momencie on podnosi to trofeum, więc naprawdę było warto poczekać, przemęczyć się, nawet po odejściu z Juventusu zrobić krok do tyłu, żeby tutaj trafić. Jest to coś wielkiego prowadzić Real Madryt i mamy to wreszcie. I nasz kapitan, który nie strzelił rzutu karnego, ale jednak był ważnym elementem tego całego mojego projektu na ten sezon. Oczywiście kolejny będzie jeszcze cięższy z tego powodu, że trzeba poszerzyć kadrę. Trzeba na pewno kupić wartościowych zawodników, żeby wzmocnić. Cały czas będę się upierać, że jednak lepiej stawiać Hiszpanii na Hiszpanów. Będzie to ciężkie wyciągnięcie z tego powodu, że jest bardzo dużo newgenów, a prawdziwych piłkarzy praktycznie już są tylko po 30 albo już mając 36 lat. Dlatego będziemy musieli kupować zawodników dosyć nieznanych dla mnie. Na przykład Pinto, który będzie zmiennikiem Pinto na prawej obronie. To jest w ogóle ciekawe. No i tutaj kolejny bramkarz i tu prawdziwy Remiro, który już ma 37 lat, ale to jest bramkarz rezerwowy. On ma być po prostu ostoją. Jakby się coś stało z moim pierwszym bramkarzem, a ma 84 overalla, więc naprawdę dużo tutaj prawy obrońca. Mendoza 78 overalla, więc całkiem dobre uzupełnienie, a jednak zarząd nie był zadowolony, że jest za słaby na barwy Realu Madryt, a przecież czasem słabszy zespół może osiągać więcej, jak jest dobra harmonia w zespole. No i tutaj Bernal do nas przychodzi, defensywny pomocnik, bardzo ważne ogniwo naszej drużyny, który będzie takim kluczową postacią, patrząc na to, że on często będzie właśnie łączył linię ofensywną z defensywną. No i tutaj możecie zauważyć kolejny transfer. Niestety w tym sezonie w lidze idzie nam średnio 36 punktów. Straty mamy aż 6 punktów do Barcelony. Girona bardzo dobrze gra, ale za to w Lidze Mistrzów 14 punktów, spokojne wyjście z grupy Leicester, PSV i Slavia Praga, więc nie jest najgorzej. To była dosyć prosta grupa i spokojnie wyszliśmy bez żadnej porażki. No i tutaj w połowie sezonu świetny sezon ma Rodrigo, 14 bramek, Vinicius 13, więc cały czas oni stanowią tą największą siłę tej drużyny, ale można widzieć po Viniciusie na przykład, że w pewnych meczach go nie ma. Tak samo jak na przykład 32-letniego Tchouameni, który też znika. To już są weterani i trzeba jeszcze z 2 sezony, żeby to odmłodzić. No i na zakończenie tego sezonu niestety przez dużą ilość remisów
remisów przegrywamy mistrzostwo. I to nie o 3, nie o 10, tylko o zdecydowanie wyżej, bo tam 23 punkty różnicy chyba było, albo 22, nie wiem ile miała Barcelona. Wiem, że powyżej 90. No i tu możecie zauważyć, że Granada z nami wygrała. Copa de España także nie dla nas. I ten sezon był bardzo rozczarowujący dla nas, ale jest coś takiego jak Liga Mistrzów. Pamiętacie Ancelottiego, który, czy Zidana, który wygrywał po prostu to trofeum, choć w lidze nie szło? To my tutaj zrobiliśmy to samo. Wygraliśmy z Atletico w tym najważniejszym spotkaniu. I szczerze mówiąc, gdybym nie symulował w kalendarzu, jestem przekonany, że zdałbym miejsce przynajmniej koło Barcelony. Może nie zdobyłbym mistrzostwa, ale przynajmniej walczyłbym do ostatniej kolejki. A przez to, że symulowałem tak bardzo w kalendarzu, a w tym roku to tak strasznie nie oddaje, no to jednak ta strata była zdecydowanie większa. Ja się z wami żegnam. Mam nadzieję, że ten materiał, że ta seria była całkiem przyjemna. Widzimy się już w poniedziałek i mam nadzieję, że będziecie ze mną w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 16, gdzie właśnie będziemy kontynuować takie trzy odcinkowe serie z karier. Do zobaczenia kolejnym razem.